Nie według sprawiedliwości mojej i według niewinności mojej. Zobacz, co mówi Bóg. On mówi do ciebie, że On sądzi ciebie według sprawiedliwości twojej i według niewinności twojej. Kiedy oddałeś życie Jezusowi, stałeś się niewinny. Wielu ludzi czyta takie wersety i zastanawia się, no tak, to teraz jak patrzy na mnie Bóg? Wiecie, ja kiedy wychodziłem w swoim życiu z patologii moich, to jak dopóki nie doszedłem do pewnej prawdy, albo inaczej, zanim nie pozwoliłem, że ta prawda mnie owładnęła, to mi było naprawdę trudno. Bo każda moja myśl, każde moje odczucie zwracało się do tego, jak ja się zachowuję, jak ja żyję, co ja czuję i czy to jest dobrze, czy to jest źle. Byłem człowiekiem ciągłej analizy. Kiedy czytałem takie wersety, mnie zaś sądź Panie według sprawiedliwości mojej i według niewinności mojej, to sobie wyobrażałem Boga, który przygląda się mojemu zachowaniu i ocenia, co jest dobre, a co jest złe i że według tego wydaje swój werdykt, mimo że byłem narodzony z Bożego Ducha i widziałem, że moje grzechy były przebaczone. Wiecie, problem jest w głowach ludzi i ten problem w głowach ludzi, on pokutuje przez lata. Ten problem w głowach ludzi polega na tym, że ludzie Boży ustawicznie analizują to, co robią w życiu. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie mamy zwracać uwagi na to, jak żyjemy i co robimy, ale chcę wam powiedzieć, że Bóg sądzi nas według sprawiedliwości naszej w Chrystusie Jezusie. On nie sądzi nas, czyli nie ocenia nas przez to, co my robimy, tylko przez to, co zrobił Jezus. Nasze myśli muszą być skierowane w tą stronę. Bóg sądzi nas według niewinności naszej, a nie winy naszej. Nie ma czegoś takiego, że narodzony z Bożego Ducha człowiek jest czemuś winien. Takiego czegoś nie ma. To w naszych głowach jest cały system analizy. Zrobiłem dobrze czy źle? Mi ludzie zadają takie pytania. Powinienem zrobić tak czy tak? Tak czy tak? Takie pytania mi zadają. Jest samo pytanie, które mi zadałeś, jest już błędnie sformułowane. I ja zacząłem prawidłowo, inaczej, przyspieszyłem swój rozwój duchowy wtedy, kiedy zacząłem rozumieć. Zaznaczam, rozumieć, rozumieć, nie jedynie wierzyć, rozumieć, że Bóg patrzy na mnie przez Chrystusa Jezusa. Kiedy Bóg na mnie patrzy, widzi Chrystusa Jezusa. Czy to oznacza, że ja nie badam swojego życia? Nie, badam swoje życie, ale nie badam swojego życia pod kątem miłości Boga do mnie, rozumiecie? Pod kątem tego, czy Bóg ze mną jest, czy ze mną Go nie ma. Ja badam swoje życie pod takim kątem, żeby nie dawać diabłu przystępu. Pod tym kątem badam swoje życie, bo nie chcę, żeby ten śmierdzący wieprz przychodził do mojego życia i żarł mi z mojego talerzyka i pił z mojego kubeczka. Rozumiecie, dlaczego ja to robię? Nie dlatego, żeby się ja się nie zastanawiam dzisiaj, czy Bóg akceptuje moje zachowania. To w ogóle jest temat poza konkursem. W ogóle jest temat poza konkursem. Tylko nie chcę wieprza w moim życiu. To jest bardzo proste. Jak nie chcesz, żeby w twoim salonie były świnie, tak? To badasz swoje życie i dbasz o to, żeby twoje życie było pionowe.
rozumiesz? Jak lubisz towarzystwo świń, tak? To nie pada z twojego życia. I przychodzi ci śmierdzący wieprz i siedzi z tobą, proszę ciebie, pije, ćpa, cudzołoży i robi inne rzeczy i macie jeden wspólny melanż życiowy. Ale musisz nawet wiedzieć o tym, że nawet podczas tego melanżu stosunek Boga do ciebie w ogóle się nie zmienia. Bóg nadal wtedy patrzy na ciebie według sprawiedliwości twojej i niewinności twojej w Chrystusie Jezusie. I to jest nasze zabezpieczenie. I to jest nasze zabezpieczenie. I dlatego mogę sobie odważnie poczynać. A ktoś przychodzi do mnie i mówi tak, Bóg cię nie akceptuje. Ty nie możesz robić tego, co robisz. Ja ocieram pot z mojego czoła. Ten pot występuje dlatego, że mam wielką litość dla tego osobnika. I mówię do niego, przyjacielu drogi, tak się składa, że Bóg mnie akceptuje. Jestem zaakceptowany. Jestem sprawiedliwy w oczach Jego i niewinny w oczach Jego 24 godziny na dobę. 24 godziny na dobę. Wiesz, chcę ci powiedzieć, żebyś dzisiaj pogłębił swoje zrozumienie o tą sprawę. Żebyś głęboko poszedł w tą stronę, że jesteś sprawiedliwy i niewinny. To pomoże ci wywalić wieprza z każdego miejsca twojego życia. To ci pomoże wywalić wieprza. Bo nie będziesz czuł się potępiony. Nie będziesz czuł się poniżony. Rozumiesz? Pamiętaj, prawdziwego Bożego wojownika można pobić, ale nie można go pokonać. Jesteś nie do pokonania, bo jesteś sprawiedliwy i niewinny. Piekło nie może cię przyjąć! Piekło nie może cię przyjąć! Piekło nie ma możliwości przyjęcia ciebie. Kiedy będziesz wielbił Boga, wierni Go właśnie z tego miejsca i powiedz, Ojcze, uwielbiam Cię za to, że piekło nie może mnie przyjąć. Czuję się pewnie, Ojcze. Jestem sprawiedliwy i niewinny. Bo widzisz mnie w Chrystusie Jezusie. I to jest kwintesencja łaski. I to Ci nada siłę. To Ci da siłę. To Ci da siłę, abyś wziął każdego wieprza za jego ryj i wyprowadził ze swojego życia. I tak zrób właśnie dzisiaj. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie za to, że teraz sądzisz wedle sprawiedliwości naszej i niewinności naszej w Chrystusie Jezusie. Ojcze, dziękujemy Tobie, że każdy akt naszej wiary stoi ponad jakąkolwiek formą błędu w naszym życiu. Ojcze, my wierzymy teraz w niezasłużoną ofiarę Jezusa Chrystusa, w Jego śmierć za nasze grzechy, w Jego zmartwychwstanie, w Jego
Oh,
Ojcze. Owocami śledztwo i Panie Jezu, świętujemy Twoje zmartwychwstanie. Thank you.
Bye.
Na wieki, cześć i chwała.
Się teraz wszystko w naszych głowach.
Anioły ochrony, wejdźcie w Jego obecność,
Jesteś godzien miłości. Jesteś godzien wiary. Jesteś źródłem naszym. Źródłem naszym. Źródłem naszym. Mój syn, to jest Twoje źródło. Źródło Twojego życia. Źródło Twojego życia. Źródło Twojego życia. Nie masz innego źródła. Nie masz innego źródła. Jest źródło Twojego życia. Aleluja. Jeżeli chorujesz, przyjdź teraz tutaj do mnie. Każda osoba, która choruje fizycznie. Każda osoba, która choruje fizycznie. Zróbcie miejsce ludziom. Przyjdźcie tutaj. Każda osoba chorująca. Aleluja.
i trzymaj na niej ręce jeszcze przez kilka minut. Modlimy się o kolejny wróć. Módlcie się ze mną o ludzi. Trzymajcie na niej ręce. Holy Spirit, Lord Jesus. Lord Jesus, co jest? Holy Spirit, Lord Jesus. Ojcze, w imieniu Jezusa. Błogosławię to ciało. Ojcze, ja dziękuję za to ciało. Duchu Święty, przyjdź teraz do jej ciała. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ciśnienie rozkazuję ci, wracaj do normy. Ja ustanawiam ciśnienie 120 na 80. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja nakazuję drożność wzywać. Drożność wzywać. W imieniu Jezusa. Żeby bądź się drożność. Ja usuwam tej drożności.
napisałem wam to, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Jeżeli nie wiesz tego, że masz życie wieczne, to przyjdź do mnie teraz. Przyjdź i pojednaj się z Bogiem. Przyjdź i pojednaj się z Bogiem. Uwierz w Jego niezasłużoną śmierć za twoje grzechy. Uwierz w Jego zmartwychwstanie w ciele i wyznaj Go Panem swojego życia. Jeżeli ogląda nas teraz ktoś i w tej chwili masz przekonanie, aby się modlić, pomóż się ze mną. Powiedz tak: Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Panie Jezu, wierzę, że wstałeś z martwych w ciele. Przebaczyłeś mi, Ojcze, z uwagi na Jezusa. Należę do Ciebie. Jestem pewny, że po śmierci pójdę do nieba. W imieniu Jezusa. Jezu, od dzisiejszego dnia Ty jesteś moim Panem. Amen. Duchu Święty, wypełniaj go i wypełnij każdego człowieka, który dzisiaj odrodził się z Twojego Świętego Ducha, który zrodził się z Ciebie. W imieniu Jezusa, diable, zabraniam Ci dotykać tego człowieka i zabraniam Ci dotykać tych ludzi, którzy dzisiaj narodzili się z Ducha Świętego. W imieniu Jezusa nakładam krew Jezusa na tych ludzi. Nakładam krew Jezusa na Niego. W imieniu Jezusa. Aleluja. Ojcze, jesteśmy wdzięczni za Niego. Jesteśmy wdzięczni do tych ludzi dzisiaj. Aleluja. Ukarana prijza Ciebie. Wywyższamy Ciebie, Panie. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Czcimy Ciebie. Czcimy Ciebie. Jesteś tak blisko nas. Każdego dnia mówisz do nas i dotykasz nas. Twój Święty Duch wypełnia życie nasze. Aniołowie Twoi dbają o każdy nasz krok, bo Ty jesteś naszym Ojcem i Mesjaszem. Uwielbiamy Cię, wywyższamy imię Twe, wierzymy w słowa Twoje, przyjmujemy Twoją moc. Jesteś Królem naszym, dzień i noc. Tak, powiedz, ten świat nie ciągnie nas, bo słaby jest. Krzyk nie panuje nad nami. Nie panuje nad nami śmierć. Jesteśmy żywi, Ojcze. I tak będzie już do końca. Oj, tu na ziemi, Panie. A potem w niebie i jeszcze dalej. Uwielbiamy Ciebie, chora na katastrofę. Chodzimy w mocy Twojej tutaj, Królu. Każdy dzień będzie piękniejszy. Będziemy zwyciężać. Będziemy zwyciężać. Uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie, Królu nasz. Poddajemy się Tobie. Wstawiamy się teraz, Ojcze, za naszym krajem. Błogosławimy Polskę. Ogłaszamy, że Polska należy do Ciebie, Jezus. Ojcze, my modlimy się teraz o całą władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w naszym kraju. My ogłaszamy Twoje panowanie.
że cały zespół apostolski Obóz Boży, wszystkie wspólnoty, Ojcze, są błogosławione przez Ciebie pod każdym względem, błogosławieństwem Abrahamowym. Ojcze, w sprawiedliwości Twojej, Ojcze, i w zasobności finansowej. Ojcze, i my w imieniu Jezusa ogłaszamy, że drzwi są dla nas otworzone. Ojcze, i my wstawiamy się teraz, Ojcze, na tym zdumionym światem. I Ojcze, my chcemy, abyś używał nas, Ojcze, jeszcze mocniej, aby Twoje królestwo było szerzone tutaj, w tym kraju, w imieniu Jezusa. Ja sobie wstawiam się na Twoją moc, na Twoją moc, na Twoją moc! Pełen mocy. Weź autorytet nad wszystkim, co Ciebie gniecie.
co niszczy, co przeszkadza. Weź autorytet. Możesz to zrobić. Jest to zrób. Dziękuję Tobie za dzisiejsze czasu wybieranie.
dziękuję Tobie za Twoją siłę w ludziach, za Twoją miłość, za absolutną swobodę. Uwielbiam Ciebie, Panie. To jest prosty sposób dotykania Pana. Dotykaj Go. Po prostu dotykaj Go. Dotykaj Go. Demoniczna siła kompleksów.
co ty w ogóle wiesz? Bogu nic do tego. Ja w ogóle im dłużej chodzę z Bogiem, to widzę, że Bogu mniej do różnych rzeczy.